Niech Pan obdarzy Was spokojem. Piątek, 14 tygodnia, okresu zwykłego. Dziś Pan Jezus mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Zatrzymajmy się trochę nad tym zdaniem, ale na razie zatrzymajmy i odetnijmy tą końcówkę z powodu Mego imienia, bo to jest bardzo ważne. My często poprzez nasze życie, nasze wybory, nasz charakter, nasze postępowanie możemy być w nienawiści u wszystkich. I wtedy możemy pomyśleć sobie: Ta Ewangelia wypełnia się w moim życiu. Jestem uczniem Chrystusa, dlatego wszyscy mnie nienawidzą. Może być zupełnie odwrotnie, i dzisiaj może być taki dzień, żebyśmy troszeczkę to zbadali. Czy to jestem w nienawiści u wszystkich z powodu imienia Chrystusa, to znaczy właśnie z powodu mojej wiary, z powodu życia Ewangelią, czy jestem w nienawiści u wszystkich, ale z powodu tego, jakim jestem? Trochę podpowiada nam dzisiaj Ozeasz i mówi, upadłeś bowiem przez własną swą winę, czyli możemy upaść przez własną winę. Upaść na tej drodze oczywiście, która myślimy, że jest Boża. Dlatego Ozeasz na końcu też mówi, bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oczywiście grzesznikami wszyscy jesteśmy, ale jednocześnie możemy być nawracającymi się grzesznikami i wcale niepotykającymi się na tych drogach, a możemy być takimi, którzy mają nieustannie grzechy, nie nawracają się, a wszystkie formy upominania przez innych czy przez Pana Boga, no właśnie, próbujemy zamienić na to, że jestem na dobrej drodze, bo jestem w nienawiści u wszystkich. Dlatego ważne są nasze wybory, nasze decyzje i nasza refleksja nad naszym życiem. Dzisiaj Pan Jezus mówi: Oto ja posyłam Was jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Daje nam takie przykłady, byśmy powiedzieli: no, ze świata zwierzęcego, że mamy być jak jest owca, jest wąż, jak gołąb. I oczywiście jest też wilk. My raczej lokujemy się, jako owce, czyli właśnie mamy dobrego pasterza, mamy Jezusa Chrystusa, ale mogę się dzisiaj zapytać, czy jestem owcą, czy jestem wilkiem, czy może moje postępowanie, moje zachowanie, moje słowa są bardziej drapieżne, jak tego wilka, który próbuje rozszarpać innych, niż jak owcy, która jest posłuszna Panu i której siłą nie są właśnie zęby, nie są kły, ale to, że prowadzi ją dobry pasterz. Również ten przykład gołębia czy węża, o którym mówi dzisiaj Jezus Chrystus, też może różnie być interpretowany i przez nas przyjmowany. No, mogę być tak nieelegancko mówiąc, trochę głupi czy pusty, jak gołąb. Faktycznie gołębie raczej nie cenimy. Jest ich dużo, szczególnie w dużych miastach. Ja tutaj w Krakowie mam gołębie i to w dużej ilości. Raczej źle się kojarzą. Jako te, które siedzą na różnych zymsach, na wszystkich zabytkach albo na skwerach czy placach, czy na rynku krakowskim, raczej nie reprezentują żadnej tutaj mądrości, a bardziej przeszkadzają. No, fascynują co najwyżej tylko turystów, którzy przychodzą na chwilę, a mieszkańcom zazwyczaj robią dużo. Problemów. Raczej nie wydaje nam się, żeby ten gołąb był jakoś przydatny i żeby był mądry. Więc dzisiaj jest pytanie: jeśli jestem gołębiem, bo tak mówi Chrystus, to jakim? Chrystus mówi o nieskazitelności, czyli mam być nieskazitelny jak gołąb, a nie taki głupi czy prosty jak gołąb. Również jeśli mam być wężem, a taki przykład daje dzisiaj Chrystus, to mam być roztropny jak wąż. Bo mogę być wężem, ale mogę być jak jadowita żmija, mogę być jak ktoś yy, obślizgły, jak ktoś niewiarygodny, jak ktoś, kto nieustannie kombinuje. Zobaczcie, mówimy o tych samych zwierzętach, ale Chrystus uwypukla zupełnie inne cechy. A ja mogę być tym zwierzęciem, ale mieć inne cechy. Jasno Chrystus mówi: bądźcie roztropni jak węże. Nieskazitelni jak gołębie, a nie przebiegli, czy jadowici jak węże, czy żmije, że właśnie ludzie szerokim łukiem omijają. I tutaj się pytam teraz, dlaczego jestem w nienawiści? Czy z powodu imienia Chrystusa, czy z powodu swojego imienia, to znaczy tym, kim jestem, jak się przedstawiam, jak się prezentuję, więcej, jak prezentuję moją wiarę, bo mogę też ją tak właśnie pokazywać, że wszyscy będą omijać mnie szerokim łukiem, bo moja wiara w moim wydaniu będzie karykaturą i nie będzie miała nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Ale jeśli wybieram Jezusa i On jest jedyny, znowu Ozeasz nam mówi, nie będziecie mówić nasz Boże do dzieła rąk naszych. Będziemy mówić nasz Boże do Boga, którego dziełem my jesteśmy, a nie do Bożka, którego sobie sam stworzyłem. Z wyborów moich ewangelicznych, że wybieram tylko to, co mi pasuje, czy z całego Pisma Świętego wybieram tylko to, co mi pasuje, albo to, czy mogę innych upomnieć czy uderzyć. Mogę przyjąć taką wiarę, która będzie dziełem rąk moich, ale jeśli wybieram... Jedynego Pana Jezusa Chrystusa i Słowo Boże w całości, i nic tam nie dodaję, i nic nie zmieniam, wtedy będę w nienawiści u wszystkich, ale z powodu imienia. Imienia Chrystusa, ale On mnie będzie prowadził, On mnie będzie błogosławił, On mi będzie dawał tą mądrość ducha, co w owej chwili mówić, i będę szedł tą drogą prostą, jako sprawiedliwy, i na tej drodze nie będę się potykał. Bo nie będę grzesznikiem. Niech dzisiaj to słowo do takiej refleksji mnie kieruje, żebym się zapytał: czy z powodu mojego imienia, mojego zachowania i mojego prezentowania wiary jestem w nienawiści u wszystkich, czy z powodu Chrystusa, wiary w Niego i prezentowania takiej wiary, jaką również pokazywał swoim życiem i słowem Jezus Chrystus. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.